Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: Oto moje przymierze z tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Bardzo dotykają mnie dzisiejsze słowa, a najbardziej początek tego cytatu. Abram upadł na oblicze. Niby nic takiego, a jednak pod tymi słowami kryje się głębia. Co to znaczy upaść na oblicze przed Bogiem? To znaczy okazać Mu szacunek. To znaczy pokazać, że ja jestem słaby, upadam przed Tobą. Upadam, ponieważ Ty jesteś wielki i wspaniały. Ty jesteś kimś więcej niż ja. Ja jestem nikim, a Ty jesteś kimś. Oddaję Ci pokłon do samej ziemi. Ja jestem prochem i w proch się obrócę. Jestem słaby. Jestem Abram. Jestem cielesny. Jestem nikim, a Ty jesteś kimś. Ja jestem synem, a Ty jesteś moim ojcem. Natomiast to, co robią faryzeusze w dzisiejszej Ewangelii, jest kompletnie przeciwieństwem tego, co zrobił Abram. Chociaż powołują się na niego. Co oni zrobili? Oni rozmawiają z Jezusem. Jezus przyszedł do nich, albo oni przyszli do Niego, rozmawiają. Nie mogą dojść do porozumienia. Nie chcą słuchać Jego nauki. Nie chcą być Jego uczniami. Biorą kamienie w ręce i chcą Go ukamieniować. Czyli pokazują Mu, że to Jezus za chwilę będzie leżał przed nimi. Ponieważ jest bluźniercą, jest nieczysty. Tylko nieczystych i bluźnierców kamieniowano. Oni uważali się za czystych, za ojców, a Jego potraktowali jak niewolnika, jak syna. Co Ty wiesz o życiu? Ty się nie odzywaj. 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś. Co Ty? Ty gówniarz jesteś. Co Ty wiesz? Uczyłeś się gdzieś o Bogu? No, Jezus nigdzie się nie uczył, w żadnej szkole. Nie chodził do żadnej oficjalnej szkoły, gdzie by się uczył Słowa Bożego, wyjaśniania Słowa Bożego. A jednak to On jest Słowem Bożym. Oni o tym nie wiedzą. Więc potraktowali Go z góry. I Jezus odszedł od nich. Nie tylko odszedł od nich, ale także wyszedł ze świątyni, która była Jego domem. Bo ta świątynia została stworzona na Jego cześć. Jezus jest tym samym Bogiem, który przyszedł wtedy do Abrama. To jest ten sam Bóg. Tylko tutaj przyszedł jako człowiek. Uniżył się. Uniżył się przed człowiekiem. Zniżył się do poziomu człowieka. Gdzie Ty jesteś? Gdzie ja jestem? Czy już dojrzałem do tego gestu, który ma Abram? Czy jestem w stanie zniżyć się przed Bogiem? Czy jestem w stanie zniżyć się przed Bogiem we wszystkim? Nie tylko w tych kwestiach, które mi pasują. Jezus mówi, jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie synami Bożymi. W całej nauce, nie tylko w tych kwestiach, które mi pasują. W całej. I zobaczcie, jak Abram się uniżył, to Bóg go wywyższył. Zmienił mu imię. Nadał mu tytuł. Będziesz ojcem narodów. To jest tytuł. Dodał mu literkę H. To znaczy sprawił, że już nie jest człowiekiem cielesnym, tylko człowiekiem duchowym. A faryzeusze? Faryzeusze chcieli być ludźmi duchowymi, uduchowionymi, chcieli być ojcami, chcieli być
pozdrawiani, chcieli, żeby ludzie do nich mówili rabbi, ojcze, ale nie byli, ponieważ nie stali się wpierw synami, którzy będą słuchać ojca, który co prawda dzisiaj nie wygląda jak ojciec, bo przyszedł jako syn, bo stał się synem. Uniżył się. Kto jest większy, ojciec czy syn? Wiadomo, że ojciec. Ale Jezus jest równy Ojcu i Duchowi Świętemu. Jezus po prostu przyjął taką postawę. I wiecie, jak sprawdzić, czy mam postawę Abrama? Zobacz, jak reagujesz na ludzi, którzy inaczej myślą niż ty. W kwestiach wiary na przykład. Czy traktujesz inaczej tych, którzy mają jakieś tytuły naukowe, na przykład tytuł księdza? A zobacz, jak traktujesz tych, którzy są niżej niż ty. Bo Jezus był naprawdę niżej niż faryzeusze w hierarchii takiej ludzkiej. On był synem cieśli. Sam był cieślą, no to nie był nauczycielem. Nie miał tego na piśmie, nie miał dyplomu nauczyciela. W przeciwieństwie na przykład do świętego Pawła. Szaweł miał taki dyplom, bo uczył się w szkole u Gamaliela. Gamaliel go uczył, a Gamaliel to był taki poważny nauczyciel, którego szanowali wszyscy. Jezus nie ma rekomendacji. Nie ma rekomendacji z żadnego innego nauczyciela. On ma rekomendacje samego Ojca, ale oni tego nie widzą. Oni nie chcą tego zobaczyć, bo mają zatwardziałe serca. I nie są w stanie przed Nim upaść. Nie są w stanie Mu oddać czci. Gdzie dzisiaj jesteś? Zadaj sobie to pytanie. Nie można być po środku. Nie ma czegoś takiego. Jestem na drodze Abrama, żeby stać się Abrahamem, czyli ojcem albo matką, która albo który w przyszłości będzie dawać życie, będzie zdolny do przekazywania życia, albo jestem jak faryzeusz, który nie jest w stanie przekazać życia, bo nie ma w sobie życia, bo jego czyny są złe, bo wszystkich traktuje z góry. Duchu Święty, proszę Cię, abyś dzisiaj mi pokazał, po której stronie jestem. I abyś formował mnie tak, jak Abrama formowałeś przez 24 lata, do tego, żeby wejść w przymierze z Tobą. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.